Czy wiecie, że budynki też mają plomby? Istnieją różne rodzaje plombów. Na przykład te w zęby. Ja ich nie mam, nigdy nie miałam. To wiadomo, ale budynki, one też mają plomby. Właśnie szukamy doma Kereta, które powiedzmy jest plombą. Boguś, a jakie ty masz plomby? Ja mam jedną. Ona jest widoczna, ale bardzo mała. Tak, chyba nie widać. Jaki kolor? Niebieski. Rozpakujmy i zaczynamy. Wyjmij ten prostokąt. Spójrz przez ramkę na świat. Wybierz fragment, który podoba ci się najbardziej. Na tym polega kadrowanie. Widzę inne różne rzeźby. A ja tutaj widzę budynek, kosztów. Drzewa. Podoba mi się to. Yes. Udało się. Teraz już pójdzie mi bardzo gładko. Na szczęście dla ciebie. Mam nowe okulary, czerwone i zielone. Jakie fajnie. Idziemy szukać doma Kereta, Boguś? No to idziemy. Zaczynamy. Bluzka Bogusia jest fioletowa. Albo niebo. Można zobaczyć. Wszystko, co jest niebieskie, to jest fioletowe. A teraz widzę rzeczy na zieleń. Wygląda jakby była zima, ale też lato. Takie zmieszanie. Jest gorąco jak lato, ale wygląda jak zima. Takie dziwne. Po prostu. O, jest tam! Ale jak wejść? Jest tutaj taki mur. To wygląda jak taki metalowy pasek. Trochę wygląda jak wentylator, trochę jak metalowe wypełnienie, żeby na przykład tam za bardzo nie wiało, tam po drugiej stronie, tylko że nie ma do niego wyjścia. Jako. Może jest na drugiej stronie? No to sprawdźmy. Tak. Ciekawy, kto tutaj mieszka, Boguś. Jestem bardzo ciekawa. Jest tutaj drabina, widać? Ale frajda. Dziewczyna, mężczyzna, kto dokładnie? Kto tutaj mieszka? Widzę krzesło, biurko jakieś, łóżko, jakieś zdjęcia. Wiem już, kto tutaj mieszka, Boguś! To Edgar Keret. Zdjęcia wszystko ujawniają. I zaprosi do siebie na pewno dużo kolegów i koleżanek. Jeden był fotograf, inna fotografka. Byli muzycy dwa. Była też reżyserka. Jego koledzy i koleżanki byli z Iranu, z Ameryki, z Czech, z Włoch, z Francji, z wiele miejsc. Ten dom ma dach, ale przezroczysty. To jest bardzo dziwne. Ten dom jest wąski, zakryty i trzeba przyznać, że biały. Bardzo biały. Ten dom jest wąski bardzo. Taki wąski, że trudno rozłożyć, że dla dorosłego by było bardzo trudno rozłożyć ręce, a może nawet i by się nie dało. Konstrukcja. Jest bardzo wysoki. Ten dom ma dwa piętra. Jakub Szczęsny, czyli ten architekt, zaprojektował ten dom, gdyż tutaj jest jeden dom, tędy, a tutaj drugi. I cały czas tutaj było pusto, nikt nie wie dlaczego. Więc architekt Jakub Szczęsny, czy coś takiego, zdecydował tu zapełnić plombą. Teraz już robi tak dużo domów, że jeśli chce się zbudować nowy dom, to prawie nie ma miejsca i trzeba niszczyć naturę.
niestety. A tutaj po prostu architekt miał pomysł i zdecydował wypełnić to plombą domową. Wygląda super. Jesteście ciekawi historią innych domów? Zajrzyjcie do książki Małego Architekta. Pa, pa! Do widzenia! Gratuluję Policji aktorowi. Przede wszystkim, na co chcieli powiedzieć, jest niezmiernie to, że zaprosili Państwo do tego, żeby tutaj wspomnieć z Państwem. Tak naprawdę posłuchał, nie do mnie tutaj należy, do Państwa, do Pani Bernerze, do Agarski. No, tu wypisane też o Pani na koncie różnych osiągnięć fantastycznych. I chciałbym trafić czas na to spotkanie, zasługuje, bo ja to nie wiem, czy też. No więc pani chce, że sztuki, jak i tak, na to jest już po wszystkim. Przechodzę od pracy na Instytucie Urbanistyki, autorka poradników nowych praktyk architektonicznych na poszczególnych dzielnicach i współtwórczyni programu edukacyjnego kształtowania przestrzeni i z architektury. Tak? Czy się zgadza? Pominąłem bardzo się. Proponowano to skorzystać z mikrofonu, bo Państwo. Dobrze. Pani Marta Kretek, projektantka książki, założycielka Kreciarni i Grafiki, bardzo fajne inicjatywy, specjalista w środku. No ja mam się widzenie właśnie, że nie mam tu bardzo trzech domowych planów, ale to były czasy podziemia. A teraz na ziemi się to drukujemy, rozumiemy na napędę. Jak mówią panie Sulasa, pan nie zmienia, jak na rozkład jest na ostatku, ale jednak jest znowu ostatni. Profesor Politechniki Łódzkiej, doktor habilitowany inżynier Bolesław Stelmach, dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, nagradzany architekt, no marka sama w sobie, można powiedzieć. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Czy chciałby Pan coś jeszcze dodać w ramach wizytówki? Ja wprawdzie obiecałem, że będę starał się mówić jak najmniej, ale na początek chciałbym jednak coś powiedzieć. Mianowicie, kiedy dzisiaj przeczytałem na stronie internetowej to hasło dzisiejszej rozmowy, jak pisać o architekturze dla dzieci, to pomyślałem sobie początkowo zaraz. To jest chyba jakiś błąd logiczny, bo my mieliśmy mówić chyba o architekturze w ogóle, a nie tylko o architekturze dla dzieci. To znaczy, zgoda, logicznie, jak pisać o architekturze dla dzieci, jak pisać dla dzieci. Ale potem myślę sobie, nie, ale w tę drugą stronę też to pasuje, bo przecież każda architektura jest również dla dzieci. Czym się różni architektura od innych przestrzeni sztuk? Tym, że nie da się jej uniknąć, nie da się jej ominąć. Muzyki można nie słuchać, literatury nie czytać, malarstwa nie oglądać, rzeźby omijać szerokim okiem. Od architektury nie uciekniemy, choćbyśmy nawet byli niewidomi, głusi, poruszamy się, dotykamy. Jest po prostu obecna, czy chcemy tego czy nie? No, znaczy chcemy. Pytanie, jaka architektura? W związku z tym ona jest dla dzieci, ona jest dla dorosłych, ona jest dla wszystkich, powinna taka być. No i tutaj mam właśnie, czytam od razu na początku, panie profesorze, przepraszam, że oddam, nie zacznę od pana, ale to jest taka szpilka. Może nie tyle szpila, ile pytanie. Bo pisze pan w krótkim wstępie, że różne rzeczy w otaczającej nas przestrzeni są potrzeby. Mogą być wygodne, radosne, ciekawe i piękne, takie jak lubicie. Możecie je kształtować i dostosowywać do swoich potrzeb. Tym zajmują się architekci. No i tu moje pytanie. Zaraz. Ale przecież bez przerwy natykamy się na rozmaite
wytwory pracowni architektonicznych, które wcale nie są wygodne, które wcale nie są ładne. Czy ja wiem, to kwestia uznania, kwestia może, ale czasami bywają po prostu budowle paskudne albo wyjątkowo niewdzięczne. Rozumiem, że ta książka to jest pewien postulat, tak? Myślę, że jak większość naszych marzeń i oczekiwań w stosunku do otaczającego świata, jest to postulat. Jest to marzenie, a pytanie, które padło, czy możemy mówić o architekturze dla dzieci? Czy możemy mówić o pisaniu dla dzieci, o architekturze, czy o pisaniu o architekturze dla dzieci? Jest moim zdaniem bardzo zasadne i mądre, bo przypomina mi się, jak któryś z bardzo znanych reżyserów filmów dla dzieci, gdy zapytano go o kręcenie filmów dla dzieci, czym się różni od kręcenia filmów dla dorosłych, powiedział niczym, tylko trzeba to lepiej robić. I myślę, że w edukowaniu, wyjaśnianiu, mamy tutaj wspaniałą gwiazdę, która niesamowicie nam po prostu tą architekturę wyjaśniała przestrzeń razem ze swoim kolegą. Wydaje mi się, że właśnie tak powinniśmy owo doświadczanie architektury postrzegać, planować, proponować. Od tego jest Instytut. My po raz pierwszy zajmujemy się tym systemowo. Pani Kasia, której znakomite osiągnięcie aktywności zostały wymienione tutaj na początku, szefuje działowi edukacji architektonicznej, którą mamy ambicję i wydaje się, że przy jej wielkich sukcesach prowadzimy skutecznie w Instytucie, zaczynając od edukacji nastolatków, które już rozumieją otaczający świat, już go doświadczają i potrafią na swój sposób dla siebie zdefiniować i mieć być w dialogu z tym przestrzennym światem, ale pani Kasia przygotowała także i zupełnie niedawno podpisaliśmy porozumienie ze szkołami wyższymi w Krakowie, w Gdańsku, w zasadzie na terenie całego kraju, gdzie chcemy edukować i dorosłych, i już wyedukowanych nauczycieli, tych, którzy chcieliby być też w dialogu ze społeczeństwem, z dorosłymi ludźmi, ponieważ jako Instytut, ja osobiście, dlatego został ten Instytut powołany, dlatego od wielu lat stawiałem taki postulat, żeby się Instytut pojawił, ponieważ jestem przekonany, że to, o czym Pan mówił, że w zasadzie przestrzeń nas uwiela, że przestrzeni, które są naszymi przybliżeniami, miłymi futerałami, jak Paweł Lem, że kształtujemy cały czas takie futerały na ten najdelikatniejszy instrument, jakim jesteśmy my sami w tym otaczającym świecie, który nie zawsze jest przyjazny, a już na pewno nie tworzymy tego świata przyjaznego w miastu. On zasady przyjazne nie jest. Żeby to zmieniać, aby te postulaty wchodziły w życie, no staramy się edukować. Bez akceptacji właśnie ziewających tych najmłodszych, którzy nie mogą się nudzić w tych przestrzeniach, po tych dorosłych, no staramy się po prostu to zmienić, żeby ona nie ubierała ta przestrzeń. No, w pewnym sensie już Pan odpowiedział na następne 7 moich pytań. Więc nie wiem, czy ja prowadzę jeszcze. No tak, ale Pan jest dyrektorem, profesorem, a ja to magistrem. To wiele tłumaczy. Natomiast już do Pani, jako autorek tego znakomitego po prostu wydawnictwa, nie mogę ukryć podziwu, że coś
takiego jest możliwe, że zostało wymyślone, to jest lepsze niż wszystkie domy. Że ja bym chętnie tam zamieszkał w tym pudełku. Pobawił się tymi zabawkami, zaraz je wyjmiemy i Panie może pokażą dokładnie, co tam wchodzi w skład tego wydawnictwa. Ale jak Panie sądzą, czy jest szansa, że rzeczywiście to młode pokolenie zacznie inaczej patrzeć na architekturę, bo umówmy się, w polskich miastach, no w Szczepszawie, w której ja mieszkam od 60 paru lat i widzę, jaki tu jest rozgarnięć stylistycznie, jak tu często nie ma myślenia. Mam znajomego Włocha, który mówi, że właśnie za to kocha Warszawę, że tu nie ma żadnej myśli. Czy da się marzyć o tym, żeby te przyszłe przestrzenie były właśnie przyjaźniejsze, były, nie wiem, bardziej takie, takimi miłymi futerałami? Może ja zacznę. Jak tutaj właśnie wcześniej pan profesor powiedział, że właściwie też działamy w instytucie na tym polu edukacji, tej powszechnej edukacji architektonicznej, czyli nie dedykowanej osobom profesjonalistom, czyli architektom, tylko gdzieś schodzimy do tych osób po prostu, które na co dzień z tą architekturą obcują, bo tak jak pan powiedział, ta architektura nie da się po prostu z nią nie obcować. Więc ci najmłodsi, moim zdaniem, oni widzą i oni w ogóle patrzą. W pewnym momencie może przestają umieć widzieć i tu jest chyba też nasze zadanie, żeby tą wrażliwość podtrzymywać i wręcz cały czas, tak, i ta wrażliwość, żeby ona cały czas była zatrzymana. I może nie chodzi o to nawet, żeby oni zmieniali tę przestrzeń, ale żeby zauważali i domagali się, żeby ta przestrzeń, no tak, przestrzeń była lepsza. I chyba nam o to chodzi, żeby ci najmłodsi zauważali, że coś ich uwiera może i że trzeba to może, nie wiem czy naprawiać, ale może tworzyć inaczej po prostu, w ten sposób. Pani Marta. Ja chciałabym tylko dodać, że gdybyśmy nie myślały, że można to zmienić, nie robiłybyśmy takiej książki. Jakby założeniem jest właśnie uwrażliwienie młodych osób, ale też mam taką nadzieję, że wiele dzieci wyrośnie na architektów na podstawie tego typu książek. Myślę, że również architektów, każdy bywa architektem na małą skalę, prawda, kiedy na przykład wymyśla, jak urządzić pokój. Jest to rodzaj architektury, no nie architektury w pełnym sensie tego słowa, ale takim zaczątkiem planowania przestrzeni. Jak takiego myślenia projektowego, prawda? Można sobie coś spróbować. Tak myślę, bo ta książka ociera się o rzeczywiście istniejące budowle, ale nie wszystkie. Jakie budowle tutaj Panie wybrały, czy pod jakim kątem wybierały Panie budowle, które służą jako przykłady? Mogę ja zacząć? Bo dla mnie było bardzo istotne, żeby w tej książce też nie znalazły się, jak ja to mówię, same księżniczki i książęta, czyli te budynki wybrane, wyjątkowe, które rzeczywiście zwracają uwagę, ale jednak przebywamy w większości w budynkach, które są zwyczajne. Tutaj akurat super się pojawił ten obrazek, od którego zaczynamy tej strony, gdzie zaczynamy książkę od tego, że spójrzmy na siebie same. Właściwie różnimy się od siebie. Ktoś ma długie włosy, ktoś ma kręcone włosy, ktoś ma, nie wiem, wystający nos, a ktoś ma inny, coś charakterystycznego, ale jednak jesteśmy podobni do siebie. I tak jest z tą architekturą i z budynkami. I chodzi o to, żebyśmy pokochali, czy też chcieli mieszkać w tym otoczeniu, w którym jesteśmy i chcemy się z nim identyfikować. Więc niekoniecznie te wyjątkowe same budynki, ale doświadczenie architektury tej, która po prostu z nami jest na co dzień. Nie szukanie tego czegoś najbardziej wyjątkowego, ale tego, co mamy po prostu blisko siebie na wyciągnięcie ręki. No, ale dom Kereta jest rodzajem wyjątkowej. Dom Kereta znowu był z tego względu w książce uwzględniony, że on jest bardzo blisko, właśnie ta plomba jest bardzo blisko naszemu ludzkiemu doświadczaniu. Tak jak Emilka to świetnie zauważyła, plombę mamy w zębach i plomba jest w mieście. I właściwie to spełnia podobne zadanie. Ja sam mieszkałem w plombie. Mam plombę.
ale mimo wszystko są tutaj budowle wyjątkowe. Właśnie na przykład ta z Antarktydy, na przykład falowiec. On jest w jakiś sposób imponujący, nawet jeśli nie wszyscy powiedzą, że jest piękny, ale robi wrażenie. Więc to też nie jest tak, że mówimy wyłącznie o budynkach, które są jakby taką ścieżką dźwiękową, tylko że dla oczu, która gdzieś tam sobie jest w tle. No na pewno tutaj nasza fascynacja też się pojawiła w tych wyborach. Czyli? No niektóre z tych budynków bardzo, bardzo kochamy, się podobają. Lubimy je oglądać, jeździć, poznawać. Mówię o tym w kształcie z dziobu statku zbudowanym. Budynek ZUS w Gdyni. Tak. No tutaj to jest też kwestia działania na wyobraźnię, czyli budynki, które mogą się z czymś wyjątkowym kojarzyć, czy właśnie ze statkami, też taka była myśl architektów, ale czy tak jak jest tam zadanie w tej książeczce właśnie, żeby może się skojarzą właśnie czy z jakimś zwierzakiem, czy znowu schodzenie do tego poziomu, prawda, że czegoś, co jest blisko nas, czyli na przykład jakiegoś zwierzaka, który w domu posiadamy. No właśnie, pan dyrektor powiedział, że budujemy dla nas, tych najwrażliwszych istot, ale są istoty jeszcze wrażliwsze, czy zwierzęta. No, projektujemy budowle, zapominając często o tym, że trzeba, prawda? Ale mowa jest w książce na przykład o tych latarniach, w których są już zaprojektowane gniazda dla ptaków, budki dla ptaków, więc no to jest jakiś projekt na przyszłość, prawda? Żeby wreszcie zacząć zauważyć, że nie jesteśmy tu sami, a mało tego, być może przyszliśmy na stan. No, oczywiście. Pamiętajmy też o tym, że to jest pierwsza książka. To jest początek. Panie musiały coś wybrać, żeby egzemplifikować pewne zjawiska, pewne istotne dla poznania architektury, problematyki architektury problemu. Wydaje mi się, że im się to wspaniale, znakomicie udało. Liczymy na to, że no jak sama nazwa wskazuje, przybornik, czyli urządzenie, instrument do poznawania tego miasta, zachęci dzieciaki do korzystania i pojawią się następne propozycje, następne. Narodowy Instytut będzie bardzo chciał kontynuować tę serię i wtedy pewnie te wszystkie, na przykład wyzwania projektologiczne, na przykład kierunek rozwoju miasta dzisiaj, czy taki temat bardzo specjalistyczny, często pojawia się w dyplomach, a ostatnio nawet jest przedmiotem debaty światowej, bo nagrodę Pritzkera, Oscara architektonicznego światowego dostają architekci, autorzy, którzy poprawiają środowisko życia w blokowisku. Jakże to żywy dla nas temat, więc jak każdy, ile takich małych dzieci żyje w tej chwili, utożsamia się z blokowiskiem. Więc tych tematów jest bardzo, bardzo wiele i to jest tylko początek. Znakomicie. Jeszcze może ja dodam, że tak naprawdę pomysł na książkę, on narodził się w trakcie prowadzenia warsztatów z dziećmi. I z potrzeby tak naprawdę tego, aby na spacerach architektonicznych z dzieciakami, żeby pojawiły się jakieś przyrządy, które pomogą, które im trochę no, pomogą po prostu im jakoś oglądać to miasto. I to było też takim istotnym impulsem właśnie do tego narzędziownika właściwie, który w tej książce jest. No dobrze, to zajrzyjmy do tej skrzynki, bo rozumiem, że to jest dzieło obydwu pań. Nie wiem, która z pań bardziej tutaj decydowała o tym, co wchodzi w skład książki. Znaczy, generalnie cała koncepcja powstała wspólnie. No to proszę mi pokazać teraz, ja już wiem, bo trochę zaglądałem, ale bałem się, że czy nie popsuć. Właśnie, ale bo nie wszystko na świecie jest. Fajnie pokazać, ty jako
upracownia się do druku twoja i nie tylko twoja, ale nasza wspólna kwiatka. Ja myślę, że słowo ilustratorka może wprowadzać niepotrzebną hierarchię, że ilustrator był taki pomocniczy. Ja wiem, że to jest pani prawie dzieło, że tak powiem, pełnoprawne. Pisarniki są tak naprawdę Marty pomysłem i myślę, że to jest jej wrażliwość na... To może być wstydne. Wrażliwość się dodrukowa, że tak powiem. Co robimy z tym? Tak, mamy tutaj kilka elementów. Na przykład to są ruchy, które pozwalają nam w inny sposób spojrzeć na miasto i na przestrzeń. Tak, żeby zmienić perspektywę, zauważyć zupełnie inne rzeczy. Też taki pretekst do zabawy miastem. Zielona, ale również czerwona. Jest też kilka elementów, które działają w podobny sposób. Tak jak widzieliśmy na filmie, mamy też rampę do kadłubania, która jest bardzo prostym elementem naprawdę, ale pozwala nam wyciąć z przestrzeni tak bardzo intensywnej. To co jest dla nas interesujące. Jest to bardzo prosty element. Tak się świeci. Świetnie też zastosowany, tak jak w filmie widzieliśmy, prawda? Że można po prostu wykonywać ten detal czy ten fragment, który... No tak, bo dzięki temu widać, że... Znaczy, dziecko może się przekonać, że całość składa się z detali, a detale składają się za całość. Znaczy, że to wszystko razem gra i... Być może gdzieś pewien rytm zostaje załamany. Dlaczego? Może specjalnie, może przez fuszerkę. No to jest takie pierwsze też ćwiczenie, prawda? Mhm. Uczenia patrzenia w ogóle, prawda? Więc to też. Tutaj mam kolejną ramkę, która jak wyjmiemy środek, to możemy wstawić właśnie te budynki, które już tutaj pan Filip wspomniał, czyli ten budynek, który statek przypomina. Więc to są wybrane budynki, które gdzieś tam nas fascynują, budynki wyjątkowe. Jednakże jest tutaj taka propozycja, że ten budynek też tutaj, ten statek, można właśnie przylecieć do nas, ale jest taka propozycja dla tych najmłodszych odbiorców, czy ten budynek, który może też przypomina właśnie jakiegoś zwierzaka, budynek z Krakowa, że być może dla nas te budynki są wyjątkowe, ale być może najmłodsi spróbują jeszcze coś pomyśleć, aby te budynki były dla nich, może się zmieniły, może żeby oni spróbowali je przeprojektować, a może żeby się zastanowili, co z nimi można zrobić. Więc do tego służy taka ramka. Tutaj mamy jeszcze okienko z nakładaną folią do przyklejenia i możemy te budynki dowolnie zmieniać, dorysowując, czy też coś wykreślając z tych budynków. To też jest takie zadanie, aby może pójść na własny spacer, zrobić zdjęcie budynku, który nam się podoba, czy na który zwróciliśmy po drodze uwagę, też wstawić właśnie tą naszą ramkę i spróbować go zaprojektować. Widziałem też linijkę. Jest linijka, właśnie chciałam też... Czy tą linijką mamy mierzyć dom? Nie wystarczy drabiny chyba. Wiem, troszkę tam podczytałem, chciałem podchwytliwe pytania zadać, bo mnie pani pytała, co będą podchwytliwe pytania, bo to właśnie jest bardzo Marcja. Tak. Ale jestem przygotowana. To jest linijka nawiązania proporcji, więc jeżeli chcemy sprawdzić, czy budynek jest pionowy, czy jest poziomy, możemy w łatwy sposób przeliczyć sobie, ile razy przychodzi się w stan. Tak. Albo możemy zmierzyć ten regał, który mamy z tyłu, czy on jest w proporcji pionowej, czy poziomej. Odliczamy, ile mieści nam się wysokości w szerokości i wtedy mamy łatwą odpowiedź. Więc jest to ilu nas się mieści. Ilu nas się mieści też w wysokości budynku. Wtedy możemy zastanowić się, jak on jest wysoki. Albo na przykład, no tak, ile osób może stanąć. No właśnie. 50-osobowy. No i co? Jeszcze jest, widzę coś. Mamy jeszcze... Lupy jakieś, nie? Nie, to są okulary. De Corpus Vieri. Chciałby pan przymierzyć. One są bardzo pokrażone. To czyni architektem.
rysują, żeby ktoś coś takiego miał na nosie. Tak, prawda. I w czym? Każdy szanujący się architekt nosi krowizjerkę. I w czym one pomagają architektom? Bo ja patrzę i nie czuję się architektem. Jeszcze punka nie jest założona z tyłu, jakoś ciekawe, jak to zmieniają. Okej. Ale kochana, problem z nikim, widzieć, jak mój syn to otworzył, 10-letni Teodor, jak otworzył to i wyjął linijkę, na przykład wpadł na bardzo fajny pomysł, że zobaczył z pewnej odległości okno, że ma tylko 6 cm, a potem jak podszedł do tego okna, to zmierzył, to się okazuje, że to okno ma 3,5 metra. To właśnie jest kwestia już notacji tego, że przestrzeń, która ma wymiar 1:1, można tego dotknąć, doświadczyć. Potem jak się próbuje to zapisać, używając linijki, no to ma jakieś tam przeliczniki, proporcje i tak dalej. Chodzi o to, żeby zacząć doświadczać przestrzeni. Panie, tak, ja myślę, że to jest taki trochę pretekst poznawania miasta. Wracając do planu, tak? Tak, bo ja czuję, że chciałbym na chwilę poczuć się architektem. Jeszcze się nie czuję. Jestem tylko, korzystam z architektury, ale nic nie widzę. No chyba, że jestem po prostu, się nie nadaje. Tak, to jest to, że jak się założę okulary, to się czuję mądrzejszy, czy nie? No, nie czuję się teraz mądrzejszy. Proszę mi pomóc. Co mam z nimi dalej zrobić? Jak mam patrzeć? Może najpierw zacząć od tych przyrządów, a okulary... Dobrze. No ale w każdym razie są okulary i one też pozwalają... Co? Poczuć się projektantem, tylko poczuć się kimś, kto jest wrażliwy na przestrzeń, tak? No, chyba tak. Zakładamy okulary i próbujemy trochę inaczej spojrzeć na rzeczywistość. Symbolem, takim symbolicznym myśleniem właśnie. To jest trochę tak, jakby pan założył pióropusz winetu, po to, żeby przez chwilę poczuć się bielinę. Okej, no dobrze. Mówimy architektura, ale w nazwie państwa instytucji jest też słowo urbanistyka i no wiemy, że architekturą to my się możemy pobawić w pustej przestrzeni, ale tak naprawdę miasta funkcjonują na styku tych dwóch rzeczy, prawda? Że to jest tak jak wiolonczelistka prześliczna i orkiestra symfoniczna, że po prostu to razem musi grać. Jak jest w Polsce? Jak jest w miastach polskich? Czy urbanistyka mu się ma dobrze? Bo przecież architektura to jest sztuka. Urbanistyka może nie jest sztuką, a bardziej jakąś inżynierią, ale nie pozbawioną estetyki. Moim zdaniem urbanistyka jest ogromną sztuką. Tak jak zaczęliśmy. Zgoda. Jak zaczął spotkanie literatury, muzyki i architektury, to ta urbanistyka jest inna wszystko. Czytanie No właśnie. I czy my możemy również naszych młodszych przyjaciół nauczyć również myślenia urbanistycznego? No, w książce zaczynamy od patrzenia z góry, tylko może nie właśnie tego zadzierania czy patrzenia z góry na kogoś, ale spróbowania uniesienia się wysoko, jakby sposób ogarnięcia wzrokiem tej większej przestrzeni, czyli nie tylko tego kawałka przestrzeni, na którym tutaj siedzimy, na przykład teraz, czy w którym mieszkamy, śpimy, jemy i przebywamy, tego spojrzenia w szerszym kontekście. No i to jest właśnie jakby taki początek myślenia o tym, że o tej urbanistyce, czyli o czymś więcej. Więc jak najbardziej ta urbanistyka jest potrzebna do tego. Znaczy jest potrzeba, żeby zrozumieć kontekst miejsca i urbanistyki. To jest jedna z tych rzeczy, na które Belka Słupeczańska, przewodniczka po tym świecie, zwraca naszą uwagę. Na jakie jeszcze zwracamy uwagę? Na sąsiadów. Czyli? No. Czyli na sąsiadów też, o których już mówiliśmy, czyli nie tylko i
inne budynki, nie tylko ludzi, ale ten świat, który jest zastany przez projektantów, czyli przyrodę, tak? Czyli zwierzęta, które mieszkają w mieście, czyli natura, która jest obecna. Tutaj też chcę Pan powiedzieć, że właściwie to jest pierwsze wydawnictwo. Tutaj ja miałam głos od nauczycieli, którzy tą książkę dostali w swoje ręce, że chcieliby, aby w jakiś prostszy sposób wytłumaczyć tak naprawdę to trudne pojęcie zrównoważonego rozwoju, żeby to pojęcie stało się prostsze dla dzieci. Więc to już takie zapotrzebowanie się pojawiło ze środowiska właśnie osób, które pracują z dziećmi. Czy Emilka, to masz pytanie? Tak jak się buduje też szlaki do przechodzenia zwierząt pod autostradami, tak dalej, trzeba po prostu pamiętać o tym, że my właściwie całą swoją obecnością, ale również budowlami, które wnosimy, zadajemy gwałt w naturze. I żeby ten gwałt był jak najmniej bolesny, to trzeba o tym pamiętać. I świetnie, że ta książka się tutaj ten tok myślenia uruchamia. Wydaje się, że na pewno powinniśmy przygotować książkę, która by mówiła o dialogu między naturą a kulturą, czyli tworami człowieka. Mówił Pan o miastach i rzeczywiście zawisło takie pytania w powietrzu, bo to jest temat, z którym sobie najwybitniejsi architekci, urbaniści nie są w stanie poradzić, czyli jak wytłumaczyć fenomen miasta z prawdziwego zdarzenia, miejskości. Wydaje się, takie proste kategorie jak przestrzeń obudowana, przestrzeń publiczna, struktury, taka oczywista struktura przestrzeni publicznej, która nas zachwyca w Barcelonie, w Paryżu, w tych miastach ukształtowanych od średniowiecza, pewien moduł. Temu też trzeba by na pewno poświęcić książkę. Podobnie jak tym zagadnieniom niezwykle dzisiaj ważkim rozwoju zrównoważonego, zielone miasto, odnajdywania się w tych zielonych miastach naszym mieszkańcom tych miast, bo pamiętajmy o tym, że dzisiaj w miastach Polski mieszka 50% ludności. Są kraje, gdzie 80% mieszka w miastach, a więc od tego, czy to jest przyjazne miasto, zależy nasze szczęście. Jest jeszcze jedna rzecz. Pani już nawiązała do tego, mówiąc o tym wstępie, że wszyscy jesteśmy różni, a jednak w jakiś sposób podobni. I to się wiąże z jeszcze jednym elementem, który jest dla mnie rewelacją. I właśnie pani córka Belka, którą tu widzimy na obrazku, wszędzie właściwie się pojawia, jest takim żywym przykładem tego, w jaki sposób można o architekturze mówić. Nie wiem, czy panie wiedzą, do czego zmierza. Mi się wydaje, że chodzi o zmianę proporcji, ponieważ Belka jest bardzo plastyczna. Ona ma sobie pokazać na różne zagadnienia. I to też. Przecież koncepcja tej postaci, że ona rozciąga się, wydłuża w zależności od tego, jaki problem chcemy pokazać. Ale również to, że my sami możemy doświadczać na własnym organizmie tego, czym bywa architektura. Znaczy, to, gdzie jest powiedziane, co jest szkielet, z czym odpowiada szkielet, konstrukcja i tak dalej, skóra, fasada, oczy, okna i tak dalej, włosy, tak? Że to jest, że nie możemy traktować domu, budynku, budowli jako przedmiotu, że jest to organizm, co nas prowadzi jakoś tam do myślenia o tym, że architektura chyba dobrze by była organiczna.
żeby jednak nawiązywała ten dialog z ożywioną przyrodą. Kiedy ten pomysł się narodził? W jaki sposób? Na belkę i na tę gimnastykę, która też pozwala pomacać przestrzeń? No to jest chyba od samego początku. Jakby założenie tej głównej bohaterki, która ma być taka plastyczna, jest fundamentem tej książki. Ja myślałem, że pani powie, a nie, to wie pan to konkretnie 14 kwietnia prześladanie. W zasadzie już wysyłaliśmy do druku i pomyślałyśmy, że jednak jakiś inny bohater. Pojawiło się właściwie pod koniec, prawda? Czyli była ta kwestia najpierw doświadczania, a później imię Belka, czyli ta, która doświadcza, ta Belka. Troszkę się wiąże z Bellą, czyli tą piękną bestią. Bella piękna, jednocześnie Bella, która dźwiga kariatydy Belka. No więc to jest ta Belka, która daje radę po prostu. Tak, ale rzeczywiście Belka została pod koniec. A czy pani już, bo była mowa o nauczycielkach, nauczycielach, czy publikacja była już testowana na młodzieży? Nie mówię o naszych znakomitych tej parze aktorskiej, ale na dzieciach innych, mniej związanych, tak powiem, instytucjonalnie z tą całą produkcją. Mi zdarza się dostawać zdjęcia od moich znajomych, którzy kupili książkę dzieciom i wysyłają, że praktykują i działają, także można powiedzieć, że tak. Że coś się już buduje, na razie tylko możliwości światowe. To fajne, że rzeczywiście dostajemy zdjęcia, czyli osoby, które tę książkę użytkują, się dzielą z nami swoimi doświadczeniami. To jest bardzo fajne. To fajnie, bo to jest taki natychmiastowy odzew. Kontakt z odbiorcą od razu wiadomo, może w którym kierunku zainspiruje do dalszych publikacji. Proszę pani, ja wspominałem przed rozpoczęciem spotkania o tym, że i również podczas samego spotkania, że brakuje mi w tych gmachach wznoszonych teraz, w ciągu ostatnich, nie wiem, dwóch, trzech lat, roku, tych, które są budowane, są w trakcie powstawania, brakuje mi budowli, z którymi mógłbym się zaprzyjaźnić, ale może jestem za stary. Może tak już jest, że jestem przyzwyczajony do pewnych kanonów, czy brył, wśród których wzrastałem. Czy te bardzo geometryczne często i jednak monumentalne, ale w jakiś sposób zwyczajne i banalne budowle, to jest trend, który będzie obowiązywać teraz, jak to jest? No. Słucham? No, rzucam je w przestrzeń, a wy go łapcie, jak mówią Lech Wałęsa. To ja najpierw może powiem o tym zaprzyjaźnianiu się z budynkiem, to może trzeba użyć właśnie jednych tych przyrządów i wtedy może się ten zaprzyjaźnić budynkiem. No dobrze, spróbuję, bo już troszeczkę tam chyba się... No naprawdę, niektóre budynki wydają się takie zwyczajne, a jak się na nie spojrzy inaczej, to się okazuje, że właśnie mają tą duszę. Ojej, to jest dobra wiadomość. Mówiliśmy o współżyciu architektury z naturą. No, jest też, panie pokazują to ładnie na przykładzie domu zbudowanego dla prezydenta Mościckiego, że trzeba też uwzględniać klimat, prawda? I no, tak powiem, środowisko klimatyczne, w jakim dom powstał, że on nie może, że on musi, że tak powiem, reagować na to, czy być przygotowanym na to, że bywa bardzo sucho, albo bywa bardzo wilgotno, że są kolosalne opady, albo czy odwrotnie, nie ma ich. W związku z tym trzeba pomyśleć też o tym, w jaki sposób, jeśli wilgoć jest konieczna, w jaki sposób ją zapewnić i tak dalej. Czy od kiedy się o tym zaczął myśleć, żeby w ten sposób właśnie budować? No zawsze, tak? Architektura, jak mawiał Ludwig Mies van der Rohe, zaczyna się tam, gdzie ktoś równo ułożył kamień na kamieniu. Przypomnę listy znak jeziora Como,
Romano Guardiniego, który już wtedy, w latach 20., jak spacerował, chodził w rodzinnych stronach wokół jeziora Como i widział te chaty góralskie, które no niemalże tysiącletnie wrośnięte w krajobraz dzieł ludzi, a wrośnięte w krajobraz niezauważalny, stanowiąc jego część, harmonijnie wyrastającym w tym krajobrazie, użył Pan sformułowania organiczne, tak, wyrastające jak drzewa, wyrastające jak grzyby. One przecież mają tylko jedno zadanie, chronić człowieka przed zmiennymi warunkami pogodowymi, żeby nie zamarł, żeby nie utonął, żeby nie został spieczony na skwar. Bo człowiek składa się z wody w 80%, jest bardzo, bardzo podatny na zmiany temperatury. I od tego się zaczyna architektura, właśnie od myślenia w tych kategoriach. Oczywiście dzisiaj dodajemy do tego, Panie wspaniale tutaj pokazały, kwestie kompozycji, myślenie o sąsiedztwie i tak dalej, czyli wszystkie te kulturowe uwarunkowania. Ale wszystko zaczyna się fundamentalnie od, takie są zasady przecież Witruwiusza, głównie zastanawia się, jak zrobić, żeby ten dom przetrwał i był dobrze użyteczny cały czas, a potem także piękny. Mam pytanie w związku z tym i w związku z tym szerszym aspektem urbanistycznym. Ja wiem, ono zabrzmi może banalnie, ale taka ciekawość mnie zżera, czy lepsze jest miasto bardzo pieczołowicie i skrupulatnie zaprojektowane, czy miasto puszczone na żywioł? Mieliśmy takie koncepcje jak Brazylia, czyli stolica Brazylii, gdzie były zaprojektowane dzielnice, że tu jest dzielnica ambasad, tam urzędów, tam mieszkalne, tam handlowa i tak dalej. Nie do końca raczej chyba kupione wreszcie świata i nie wiem, czy się sprawdziły, to myślę, że tam też ten żywioł jakoś wyeliminował ten pierwotny projekt. Z drugiej strony miasto kompletnie puszczone na żywioł, no to jest zawsze ta groźba, że no właśnie pojawią się jakieś gargamele, instantizomy, czy jakieś inne potworki, które no, będą jednak razić. I ludzie na przykład robią zdjęcia, będą starali się omijać te budowy, żeby ona nie weszła w kadr. Gdzie jest ten złoty środek, jeżeli istnieje? Nie wiem, czy w ogóle jest złoty środek. Znaczy, ja osobiście wolę, jak jest miasto zaprojektowane i w takiej przestrzeni się jakoś lepiej czuję i odnajduję. I tak, ale nie twierdzę, że miasta, które narastają, które są takimi może przypadkowymi miastami, że są złe. Ja się w Rzymie bardzo dobrze odnajduję. No, to też nie jest miasto, które za pierwszym razem zostało zaprojektowane. Jest tam myśl. Nie od razu, że zaprojektowana. Ale wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Więc tak, to z mojej strony było. A Pani Mara, w czym się czuje? No ja przyznam się szczerze, że czasami cenię sobie tą różnorodność, aczkolwiek podobają mi się tak kompleksowo zaprojektowane na przykład osiedla, jak mamy w przypadku Katowic, gdzie pojawiają się gwiazdy czy kukurydze. Podoba mi się to całe założenie takie architektoniczne. Ale biorąc pod uwagę Warszawę, a Warszawa jest pewna miejskich danych i z drugiej strony ja czasami to bardzo lubię. I wydaje mi się, że to też jest taka przestrzeń, gdzie różne osoby są w stanie znaleźć dla siebie coś ciekawego. Ten plus. Natomiast tak jak Kasia mówi w Rzymie, no to już jednak trzeba mieć tą miłość do budowli tego typu i no to jest kwestia takich osobistych. No, ale mam wrażenie też, że tutaj ta różnorodność
powstawała i z własnych doświadczeń, doświadczeń. Jeżeli ja miałbym, ale naprawdę bardzo laickim swoim rozumkiem wymyślić jakiś złoty środek, to byłby to, może byłoby to miasto, które jest, dla którego zaprojektowano są pewne ramy, ale w tych ramach, powiedzmy, pewne niespodzianki mogą się zdarzyć. Znaczy wiadomo, że są granice, których nie wypada przekraczać, ale one są postawione w dość liberalny sposób. Nie wiem, co no, Państwo tak, na to. Jest mniejsza szansa na te gargamele, które wszystkich nas gorszą. Czy, no powiedzmy większość, tak, bo nie wykluczamy, że zwłaszcza ludzie, którzy sobie zainwestowali w gargamele, że im się to podoba. No, na pewno to już nic nie poradzi. Takie ramy to są też większe osoby. Jest osiedle Kalinyckie w Bieskiej, Sady Żoliborskiej, do których coś nie ma, więc stąd też się znalazłem w tej książce. Ale to jest właśnie ten przykład myślenia, że mam jakąś ramę, a jednak jest tak zwane dzieło otwarte, tak? Czyli możemy w tej ramie do niej coś dokładać swojego, w oparciu jednak nie wszystko zawsze widać. Ja na przykład wczesne dzieciństwo spędziłem w Warszawie w rejonie, który się mówiło, no, że się mieszkamy na Latawcu. Ale dlaczego to się to jest Latawiec? Zrozumiałem dopiero, kiedy rodzice pokazali plan Warszawy. Tak, że to na kształt, że budynki są tam wokół na osi Alei Wyzwolenia, że mają kształt takiego latawca skonstruowanego w ten sposób. Ale tam rzeczywiście wszystko pasowało do siebie. To znaczy ja nie odczuwam i nie odczuwam, bywając tam czasami, nie odczuwam żadnego dyskomfortu. To nadal się sprawdza. Mieszkanka są malutkie z tego, co pamiętam, ale proszę bardzo. No to dlatego malutkie, że akurat wtedy obowiązywał taki normatyw, wszystko było wtedy regulowane. Natomiast jakby dotknęliśmy do dwóch różnych sposobów kształtowania przestrzeni miejskiej. Jedna, która operuje zdefiniowaną przestrzenią publiczną, obudowana pierzejowo, czy to jest jak w wypadku Latawca świetna w proporcjach przestrzeń placu miejskiego. Taka trochę francuska, trochę tej proweniencji lasu de Vosges, albo takiego, gdzie mamy ukształtowane, pięknie zdefiniowane elewacje. A z tyłu na prywatnych działkach dzieją się różne rzeczy. Jeden tam jest krótszy, drugi jest dłuższy, jeden ma patio, drugiego nie ma. Czyli następuje ta różnorodność, o której mówimy, użytkowanie tej przestrzeni prywatnej, bo publiczna przestrzeń jest pięknie zdefiniowana, jest nasza wspólna i ona dlatego jest bardziej zdefiniowana i bardziej uporządkowana niż te przestrzenie prywatne. Drugi zupełnie różny sposób kształtowania to są Sady Żoliborskie, gdzie bardziej egalitarny dostęp do słońca, przestrzeni, światła powoduje pewne ujednolicenie przestrzeni. Nie ma fasady eksponowanej i zaplecza, gdzie no, jeżeli spojrzymy na ów Latawiec, no to nie wszystkie domy mają taki sam dostęp do światła, prawda? Te, które mają wystawę północną czy wschodnią, mają problem. Na Sadach Żoliborskich tego nie ma. Wszyscy mają wspaniale ułożone, tak samo naświetlone lodzie, tarasy, które pozwalają użytkować. Więc to są dwa zupełnie różne sposoby kształtowania przestrzeni miejskiej. Dzisiaj z perspektywy doświadczeń próbujemy je pogodzić. Wspomniana przez Pana Brazylia to jest tylko makieta miasta, to nie jest miasto. No, a propos słońca, znam dość dobrze takie osiedle na Tarchominie, pod Dębami się nazywa i tam są
budynki wysokie, chyba 12-piętrowe, a obok nich 3-piętrowe. Wszystko jest strasznie ciasne i właściwie, kiedy się tam wchodzi, to się ma wrażenie, że się weszło do studia filmowego, gdzie są tu dekoracje pobudowane. Wszyscy są na wyciągnięcie ręki. No i myślę, że to wymaga pewnego samozaparcia, żeby tam zamieszkać. No ale mieszkają, są zadowoleni. Cieszę się, że są ludzie, którzy nie muszą tego aż tak, że nie narzekają na to, że potrafimy się adaptować. Wróćmy do architektury, do technologii budowania i myślenia o zagospodarowaniu przestrzeni. Mam pytanie, czy spodziewają się Państwo jakiejś kolejnej rewolucji? Co mogłoby być taką rewolucją w architekturze? Poza uwolnieniem się od grawitacji, bo myślę, że to na razie nam nie grozi. Myślę, że grawitacja zresztą jest bardzo cennym elementem architektury. To zada to wszystko jednak jakoś trzymać przy ziemi. Nam się to słabo uda. Nasze pokolenie zostawi ten świat
prawie zdemolowane. Jak popatrzymy na to, co się dzieje, na fakty. I to nie jest straszenie, że za chwilę chcielibyśmy, przynajmniej ja bym chciał, aby myślenie o planecie było tak oczywiste, jak myślenie o własnym domu, jak myślenie o sąsiadach. Czyli jeżeli myślenie proekologiczne stanie się częścią, będzie odruchem, który oddycha, mówimy o produkowaniu śmieci, o traceniu energii, o traceniu wody. 80% tego śladu węglowego, jaki człowiek zostawia na Ziemi, to jest produkowanie domu, to jest budowanie miasta. Więc jeżeli architekci i ci, którzy z nimi pracują, nie nauczą się inaczej tej przestrzeni przekształcać, ci, którzy im to zlecają, też wszyscy, zaczynając od dzieciaków świadomości, kończąc na politykach, którzy podejmują najważniejsze decyzje globalnie w takim czy innej konfiguracji. Wydaje się, że ta książka to jest taki pierwszy impuls, pierwszy kamyk, który powinien moim zdaniem wywołać tą lawinę świadomości. Jeszcze mam pytanie do pani Marty, która od dłuższego czasu siedzi i milczy, a szkoda by było. Chodzi mi o to, w jaki sposób pani odkrywa percepcję dziecka. Jak to się odbywa, że pani jest w stanie stworzyć wizualnie ten świat dla dzieci przekonujący, dla dzieci czytelny, ciekawy, inspirujący? Korzystam z kilku doświadczeń. Przede wszystkim doskonale pamiętam, jak ja byłam dzieckiem i jakie rzeczy irytowały mnie w książkach, jakie mi się podobały. Więc tutaj staram się korzystać z tego doświadczenia i takiego przywiązania dzieci do szczegółu. Nie chodzenie na skróty. Na przykład tutaj w tym przypadku w rysunkach architektonicznych, w rysunkach budowy, ponieważ dzieci mają rzeczywiście bardzo duże przywiązanie do szczegółu i te szczegóły świetnie wyłapują. Zatem jestem też mamą, więc tutaj nie bez znaczenia jest ten aspekt. Czyli no ma pani po prostu grupę testową. Mam grupę testową, na której nie boję się użyć. A poza tym mam spore też doświadczenie pracy z dziećmi podczas warsztatów różnego typu. Więc myślę, że tutaj te trzy aspekty brałam. Cały czas miałam z tyłu głowy i starałam się brać pod uwagę. A poza tym... Tak, towarzyszyło mi też cały czas. No i też starałam się pomyśleć takim okiem już dorosłego twórcy o tym, jak chciałabym, żeby dzieci postrzegały w wieku dorosłym świat. Także zwracałam bardzo dużą uwagę na dobór kolorystyczny, na to, żeby ta forma była dosyć oszczędna, ale z drugiej strony sugestywna. Wspomniała pani o tym zamiłowaniu dzieci do szczegółu, czy wychwytywaniu szczegółów, ale z drugiej strony graficzna strona tej książki owszem pokazuje szczegóły, ale znakomicie też syntetyzuje duże formy, więc to jest wspaniała zasługa, że tu widać i ogół, i szczegół, i no i one ze sobą grają bardzo ładnie. To ja dziękuję. Myślę, że mówię to w imieniu bardzo wielu już obecnych i przyszłych odbiorczyń i odbiorców tej książeczki, tej książki, tego przybornika, tego kosmosu w walizeczce, który, jak sami Państwo mówią, to jest pierwsza kapsuła, za nią pójdą następne. No super, no czekamy. Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę. Pani Marta Kwiatek, pani Katarzyna Domagalska, pan Bolesław Stelmach. Tytuły już pomijam, już je Państwo znają, ale naprawdę wstanę, jak mówię, żeby było uroczyście i się pokłonię, bo dziękuję serdecznie.
serdecznie za tę uwagę.